Mówi się klaskam czy klaszczę? Klaszczę. A czemu nie klaskam? Bóg tak chciał. Nie mieszaj Boga do tego, skoro w Niego nie wierzysz. No to czemu w takim razie ludzie, którzy jak nie, już są przyparci do ściany i nie mają co odpowiedzieć na swoje dziwne argumenty, to używają tego? To jest najtańszy wybieg świata. To jeszcze mi nakreśl kontekst. No już ci mówię, jak ktoś mówi, że tak zawsze było, albo tak było lepiej, taka była tradycja, to de facto to, czego oni używają, to jest, że Bóg tak chciał. No bo Bóg stworzył świat wcześniej, tak już było, tak się już wszystko ułożyło, Bóg tak chciał. Tak jak być powinno, nie powinno się zmieniać. Tu już mam wrażenie, że troszkę namieszałeś tematu, bo na początku myślałem, że chodzi o to, że ludzie przyparci do murów w takich sytuacjach granicznych zaczynają wierzyć w Boga. Potem myślałem, że chodzi o to, że ogólnie używa się zwrotów Bóg tak chciał na wyjaśnienie zjawisk niewyjaśnionych. A potem jeszcze dołożyłeś do tego trzeci aspekt tego, że w ogóle tak było zawsze i tak dalej. To jest, że tak się tłumaczy niektóre rzeczy. To jeśli chodzi o to, że Bóg tak chciał, no to nie do końca jest prawda z tego, co ja rozumiem, bo na przykład gdzieś na grobach na przykład ludzie sobie piszą, bo Bóg tak chciał, bo ktoś umarł, bo Bóg tak chciał. To nie jest tak, że kiedy tylko posłużysz się słowem Bóg, albo powołasz się na interpretację religijną czy teologiczną czegokolwiek na świecie, to znaczy, że masz rację tylko z powodu, że się na to powołałeś. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że każdy, kto cokolwiek mówi o religii, ma rację tylko dlatego, że o niej mówi. I trzeba o tym rozmawiać, nie? O tym, czego mógł chcieć Bóg, a czego mógł nie chcieć, a nie stwierdzać ex cathedra, że Bóg tak chciał. Bo skąd wiesz? A skąd ktoś będzie wiedział, co chciał Bóg? No, z zasady Bóg chce dla ciebie jak najlepiej, nie? Twojego dobra, więc możemy od tego zacząć. No dobra, no ale jeżeli na przykład ja chcę dla siebie i wydaje mi się, że ja chcę dobrze, to może Bóg przeze mnie przemawia? może. Bóg przemawia przez ciebie, również przez twoje pragnienia. Myślę, że przy Elesie można dopisać, że Bóg tak chciał, żeby Eles był. Ja w to bardzo mocno wierzę, że Bóg tak chciał, żeby Eles był, więc Eles jest. Więc możemy sobie napisać, lekkostronniczy, Bóg tak chciał. Nie możemy tak napisać, natomiast wiecie, co możemy napisać? Wyszła nowa płyta Adele. O numerze 30, jak to Adele? Coś tam Mon włącza, słucha. Ale nie przejmuj się, ja nie chciałem mówić tutaj o samej płycie Adele. Otóż dziennikarz australijskiej telewizji został zawieszony. Miał on przeprowadzić, właściwie zaczął przeprowadzać wywiad z Adele. Matt Doran, gospodarz programu Weekend Sunrise z australijskiej telewizji 7 Network, został zawieszony przez swoją stację matkę na 2 tygodnie. Dlaczego? Dlaczego? Otóż szefowie podjęli taką decyzję po tym, jak miał on rozmawiać z Adele na temat najnowszego albumu 30 i w trakcie wywiadu przyznał się, że nie słuchał w ogóle tej płyty. To nie jest tak, że Adele udziela setek wywiadów. Ona ich udziela tylko kilku. Ponoć stacja zapłaciła aż $1 000 000, żeby zdobyć prawa do rozmowy. Podczas rozmowy z Mattem Adele miała zapytać dziennikarza, co sądzi o jej nowej płycie. Dziennikarz przyznał, że oprócz pierwszego singla, czyli Easy on Me, nie słuchał albumu. Jak donoszą media, odpowiedź miała na tyle zdenerwować wokalistkę, że zdecydowała się zakończyć rozmowę. Wytwórnia Sony, do której należy Adele, zakazała 7 Network publikowania jakiegokolwiek fragmentu zarejestrowanego wcześniej. Wokalistka miała się skarżyć, że w czasie rozmowy dziennikarz nie pytał jej o sprawy muzyczne, tylko skupił się na jej życiu prywatnym. Trzeba tutaj dodać, ja nie wiem, czy to jest prawda, może tak, może nie, załóżmy dla dobra sprawy, dla dobra Matta Dorana, że tak jest. Matt Doran przegapił e-mail, w którym dostał piosenki i cały album przed publikacją. Dlatego nie przesłuchał. Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. You will pay for your insolence! Aha, czyli nie dlatego nie przesłuchał, bo chciał być bucem, tylko nie miał możliwości przesłuchać. To trochę zmienia postać rzeczy. Tak, no ale z drugiej strony, jeżeli gdzieś tam te maile były i przygotowanie do rozmowy były, ja trochę nie kupuję tej argumentacji jego. Nie chcę być tutaj też niemiły wobec niego. I on po prostu przyjechał na ten wywiad, nie sprawdziwszy maila, albo nie dopytawszy, hej, miałem chyba dostać płytę, nie? No to jednak dał ciała. Też myślę, że można na różne sposoby w trakcie wywiadu powiedzieć, że nie słuchałem twojej płyty, przesłuchałem tylko singla. No tak. Więc ja nie słuchałem. Tylko singla to mi wystarczy. To można tak powiedzieć. A można powiedzieć, wybacz, nie miałem jeszcze możliwości przesłać całej płyty. Słyszałem w tym momencie tylko singiel. To inaczej brzmi niż, wiesz, jak stacja wydaje $1 000 000 i ty jesteś tym dziennikarzem, który jest wybrany do rozmowy z Adele, która nie udziela wywiadów na lewo i na prawo, to bądź co bądź, nie wiem, jakim on jest dziennikarzem, z jakimś stażem pewnie już, tak pewnie sporym, bo nie wybierają byle kogo. Może mu się trochę osiadło na laurach i był problem z jakąś taką, wiesz, dawką pokory, że... Może. Że
co jak co, ale muszę usiąść do tego tak samo, jakbym robił pierwszy wywiad w swojej karierze, że się mega muszę postarać i spróbować dowieść jak najlepszy wywiad. Mnóstwo ludzi chciałoby posłuchać wywiadu z Adele i tu taki klops. Ja bym się stresował turbo, jakbym wiedział, że stacja zapłaciła $1 000 000, żebym ja miał pojechać i pogadać z kimś. A o co byś zapytał Adele? Co, pierwsze pytanie, dawaj. No. Zapytałbym, co się działo u niej w życiu przez ostatnie 6 lat od wydania ostatniej płyty, nie? I co się nagromadziło. I co wpłynęło na to, że podjęła decyzję o wydaniu nowej płyty? Nie, nudy. Ja bym ją zapytał, czy jej się podobam. Ja myślę, że ty byś się jej podobał. I ryży, ale bez gogli. Wiesz, taka irlandzka trochę uroda. Ale tu widziałeś to zdjęcie tego pana z ekipą filmową? Tak, taki szczęśliwy. I pierwszy komentarz, jak wejdziesz sobie na ten Instagram, to jest "Photos taken minutes before disaster". No i jeszcze wiesz, jeszcze stary lecieli z Australii do Londynu, nie? Więc jakby naprawdę masz bardzo dużo czasu, żeby sobie przemyśleć. Masz te 12 godzin, nie? Czy miałeś kiedyś tak, że miałeś wywiad ze sobą i chciałeś wyjść, bo na przykład był ktoś nieprzygotowany do rozmowy z tobą? Nie, to ja nie mam takich wymagań w ogóle, żeby ktoś był przygotowany z czegokolwiek ze mnie. No może powinniśmy mieć, Karol, już jesteśmy dojrzałymi ludźmi, mamy 33 czy 35 lat. Wiesz, że ja nie biorę rzeczy za poważnie. A nie jest też tak ze strony Adele, że ona powinna tam wysiedzieć, nieważne jaki byłby ten rozmówca i nie, no oczywiście, że nie. No to co, to Adele nie musi, a my musimy? Nie, no my też nie musimy, ale nikt z nami nie chce rozmawiać, jakby nikt nie chce, wiesz, to nie jest tak, że dzwonią do nas non-stop dziennikarze z prośbą o wywiad. Bardzo byśmy chcieli, żeby lekkostronniczy się wypowiedzieli, to fascynujące na pewno będzie. Przecież to jest taka mieszanka wybuchowa. Jeden i drugi zawsze mówią przeciwne, ale zawsze mówią to samo. Niezmiennie jak Janusz Korwin-Mikke, 8. kadencja w Sejmie, oni cały czas to samo. Chciałbym zadać ci pytanie. Czy mogę? Tak, pewnie. Popatrz proszę w stronę kamery i chciałbym, żebyś odpowiedział po moim pytaniu zgodnie z prawdą, sumieniem i co tam jeszcze ci jest potrzebne, żeby odpowiedzieć. Kiedy słyszysz Adam Mickiewicz Dziady, to co ci pierwsze przychodzi do głowy? Moja bluza. Dobra, a jakaś druga myśl? Ogromny sukces w teatrze. Wow. Naprawdę. Ponoć się wyprzedały dziady w teatrze w Krakowie, chyba w Krakowie. To ja ci powiem, że jest tutaj bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ widzę, że idziesz w totalnej kontrze do małopolskiej kurator oświaty. Pani Barbara Nowak odradza organizację wyjść szkolnych na spektakl Dziady w Teatrze Słowackiego. W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza Adama Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z Polską Racją Stanu. Może dlatego są wyprzedane, bo próbują to zablokować? Nie wiem, bo widziałem tylko, że właśnie chyba w Teatrze Słowackiego w Krakowie, że jest ogromny sukces i wyprzedane miejsca na spektakle. Bo prawdopodobnie to, że pani Barbara Nowak się wypowiedziała, że ona odradza, sprawiło, że bardzo wiele osób, bardzo wielu uczniów i całe klasy chcą iść i zobaczyć. A, bo to nie chodzi o same dziady, tylko o to, jak tą interpretację zostały przedstawione. Tak, tak, tak. Aha, tak. Okej, okay, o spektakl. Tak, tak, tak. No to musiałbym zobaczyć. Budeczku, ja nie chciałbym, żebyś, wiesz, żebyś antypolską narrację chłonął, no proszę cię. Bo to jest tak, jeśli mamy antypolską narrację i mamy na przykład jej zwolenników i przeciwników, to jak pójdzie na taki spektakl przeciwnik tej narracji, to on i tak po tym spektaklu nie stanie się zwolennikiem tej narracji. Jeśli pójdzie na nią zwolennik, no to po prostu się utwierdzi w przekonaniu, że tak, dobrze, jest wszystko git. Tak jak mógłbym się nie zgadzać z czyjąś interpretacją albo sposobem patrzenia na świat, czy światopoglądem, filozofią i tak dalej, to uważam, że totalnie nie powinno się ingerować w działalność artystyczną i twórczą na poziomie rządowym. Aczkolwiek pewnie rządy to zawsze wykorzystywały do swojej propagandy na początku lat 20. No zresztą to o tym był ten film, nie? Powidoki, że kazali mu być tym, kim miałby być według partii, a nie tym, kim chciał być, jakby kim, co chciałby malować. To zawsze jest tak samo, że im bardziej próbujesz czegoś zakazać, tym bardziej to jest wtedy popularne. O tym mówię właśnie. Wódeczku, jaki dobry mail przygotowałeś dla mnie? Aleksander do Włodka, odnośnie odcinka 1601. Jakie XH95 słaby? W 1305 odcinku słyszę, dobry ten Sony XH95, jakoś lepszy od OLEDa. Jakby ktoś szukał dobrego telewizora, to dobry jest Sony XH95. Jakość obrazu porównywalną, bądź też lepszą od OLEDa. To od razu na Black Friday go kupiłem, a teraz się dowiaduję, że mam słaby telewizor. Sam XH95, miałem go i oddałem. Bo był słaby. Pozdrawiam, wierny widz Olek. Ja mogę wyjaśnić. Proszę.
przestańcie słuchać opinii człowieka, który wymienia słuchawki w ciągu tygodnia 3 razy i on zawsze wam będzie mówił, że te, które obecnie ma, są bardzo dobre, ale jak je sprzeda za tydzień, bo przeczyta na jakimś forum, że jakiś koleś w Austrii wgrał sobie inny soft w inne słuchawki, czy wy nie rozumiecie, że Włodek jest króliczkiem? Ja bym powiedział totalnie na odwrót do tego, co Karo powiedział. Właśnie słuchajcie mnie, a nie słuchajcie innych. Bo w 1305 odcinku, jak mówię, dobry ten XH95, jakoś lepszy od OLEDa, to ja mówiłem to, co inni mówili. Czyli jakby podawałem dalej to, co inni mówili. Pod wpływem tych opinii, bo inni tak mówili, sam kupiłem ten telewizor XH95, po czym go oddałem. Zmieściłem się w tym okienku, że można było oddać regulaminowo. No ale to w takim razie musisz mówić, że ty słyszałeś, że jest dobry. Ale może tak mówiłem, tylko zostało tu wycięte, bo to są 3 kropeczki, więc może, nie wiem. Może. I jak już sprawdziłem i się dowiedziałem, no to wtedy powiedziałem, jaka jest moja opinia. Moja opinia jest taka, że moim zdaniem jest jednak dosyć słaby, ale... To jest nadal tylko moja opinia, Aleksander. Nie ma się co kierować tylko moją opinią. Jeśli mnóstwo ludzi uważa, że to jest dobry telewizor, świetny w tych pieniądzach, to spoko, nie? Może po prostu ja mam inne oko i na inne rzeczy zwracam uwagę. Dyskusja o telewizorach dla mnie jest o tyle zabawna, że jednak one się wymieniają bardzo często. Telewizory zmieniają tą taką główną swoją technologię bardzo szybko. Kilka lat już jest jakaś nowa technologia. Kilka lat jest nowa technologia. Jest OLED, QOLED, Uber OLED, Super OLED. Borsuki, kuny, jenoty. To nie da się zwieść. Te QLED, na ale tylko OLED mówię, tak dalej, ale tylko jest, mówię, to, że to się zmienia. LED. No bo kto, jak często ktoś wymienia telewizory? Są tacy, którzy wymieniają telewizory częściej niż standardowo, bo siedzą w temacie i tak. A nie gadamy o nich. Oni są nieistotni. Nie. To jest tak samo jak ludzie, którzy często auta wymieniają. To nie są normalni ludzie. To są ludzie, co siedzą na forach telewizorowych. Włod. Kto siedzi na forach telewizorowych? Ja bym chciał relacje niektórych naszych widzów, którzy siedzą na forach telewizorowych, którzy to nie są normalni ludzie. Przepraszam, ale ja się zastanawiam, no bo... Dobra, sorry. Nie, okej, jestem w błędzie. Przepraszam, sorry. Już, tak. Moja wina. Ja chciałem jeszcze poprosić, znaczy zapytać, Ole, czy dałoby się w tym odcinku zrobić deser? O, to ja ci może oddam kamerę. Ja mogę się nawet usunąć z kadru, ty poproś. Poproś, Ole, proszę. Trochę się głupio czuję, niezręcznie, bo czuję, że się mogłem przyczynić do tego w jakiś sposób, że nie ma deseru na koniec. A jednocześnie zostawiając wolność montażystom, w tym wypadku Oli. Ale to, co z pewnością mogę zrobić, to poprosić. Jakby wystosować prośbę i czy ona zostanie... I w jaki sposób zostanie wysłuchana, to już poza mną, ale pomyślałem, że zapytam po prostu za kolegę, czy by się dało zrobić akurat w tym odcinku konkretnie. Ja myślę, że możemy się tym akcentem pożegnać też, takim spokojnym. Czego dowiedzieliśmy się w dzisiejszym odcinku? To, że Sony XH95 jest słaby czy nie, to jest oczywiście kwestia nadal sporna, ale to, co na pewno wyniesiecie z niego, to, że musicie, niezależnie od waszej sytuacji w szkole, od waszych preferowanych sztuk w teatrze, od telewizorów, od tego, czy podoba wam się, czy nie płyta Adele, że zawsze, ale to zawsze jesteście lekko stronniczy. Więc, no właśnie. I ma to sens.